Dzień dobry kochani, to ja Ludyneczka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A o czym dzisiaj będzie mowa? Otóż dzisiaj będzie film, o który tak naprawdę prosiliście mnie pośrednio, bo wielokrotnie pytacie mnie, od czego zacząć swoją przygodę z książkami po angielsku. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać serię książek, która moim zdaniem jest bardzo dobra na rozpoczęcie swojej przygody z czytaniem po angielsku. A po drugie jest to seria książek, a nawet kilka serii książek, które na pewno są w stanie nas zainspirować. Zainspirować na bardzo wielu polach. Także zostańcie ze mną, bo będziecie, mam nadzieję, mile zaskoczeni. Tak, kochani, tak jak już wspomniałam, wiele z Was pytało mnie, od czego zacząć czytanie po angielsku. Pewnie, że łatwo jest powiedzieć, zacznijmy czytać od książek dla dzieci, ale no nie każdy ma ochotę czytać taką typową literaturę dziecięcą. A wiadomo, że to, co jest kierowane do młodszego czytelnika, zawsze jest pisane o wiele prostszym językiem, z o wiele mniejszym zasobem słownictwa. Więc kiedy chcemy, wiecie, mieć taką żywą książkę z angielskiej księgarni, brytyjskiej księgarni, anglojęzycznej księgarni, to będziemy sięgali właśnie po tą literaturę w oryginale, tak? Będziemy szukali tej literatury w języku angielskim, a nie tych takich skróconych form, na przykład klasyków literackich, jakie bardzo często oferowane są przez wydawnictwa językowe. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać właśnie kilka książek, które w ten taki nurt prostych lektur po angielsku się wpisują. One są tak naprawdę kierowane do dzieci i młodzieży, część z nich, ale to właśnie nie jest taka naiwna lektura, to nie jest typowo dziecięca literatura, bo są to biografie. Są to bardzo krótkie biografie, są to portrety osób znanych, mniej znanych, a wiecie, najczęściej są to bardzo krótkie opowiadania, gdzie mamy już pewne takie poczucie sukcesu, że przeczytaliśmy już tekst po angielsku i go zrozumieliśmy. Także ja mam zamiar pokazać Wam dzisiaj kilka takich serii i chciałabym rozpocząć od tych najprostszych, idąc właśnie w takim, wiecie, stopniem ku najtrudniejszym. Pierwszą serię książek, którą chciałabym Wam pokazać, z serii tych inspirujących, jest seria Little People, Big Dreams. Ona, z tego co wiem, zaczyna się też już pojawiać w języku polskim, są tłumaczenia również, no ale my tutaj się skupiamy na języku angielskim, ale na przykład jeżeli chcecie, wiecie, coś dla swoich małych dzieciaków kupować, to jak najbardziej to są świetne książeczki, ale wydaje mi się, że wiecie, nawet warto inwestować w tą lekturę po angielsku, bo możemy być zaskoczeni, jak dużo nasze dzieci rozumieją. Ja mam tutaj takie wydanie jednotomowe, klasyczne, jak właśnie te książki są wydawane, a mam też wydanie zbiorcze, gdzie zawartych jest właśnie 6 takich małych książeczek. I to są właśnie książeczki o znanych postaciach, o osobach, które rzeczywiście istniały, które inspirowały poprzez wieki. To jest akurat tom o Rosie Parks. To jest ta kobieta, która sprzeciwiła się tak naprawdę nierównemu traktowaniu osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. To ona zrobiła ten taki autobusowy strajk, gdzie sprzeciwiła się ustąpieniu miejsca czarnemu mężczyźnie. No, w dzisiejszych czasach wydaje się to po prostu nierealne, a jeszcze tak całkiem niedawno było to prawdą. I to jest właśnie taka historyjka pisana pod dzieci, dlatego ona jest pisana tym najprostszym językiem angielskim. Zobaczcie, to jest rzeczywiście każda strona ilustrowana i na każdej stronie są krótkie teksty. I my te teksty jesteśmy absolutnie w stanie zrozumieć, moim zdaniem, wiecie, taki poziom A1, A2 spokojnie rozumie ten tekst, bo to nie jest skomplikowany język, a mamy to poczucie sukcesu. A mimo wszystko nie czytamy, wiecie, takiej typowej literatury dziecięcej, tylko czytamy o prawdziwym człowieku i możemy się też jakichś ciekawych faktów z życia dowiedzieć, bo bardzo często te książki są właśnie o takich postaciach, o których my zbyt wiele możemy nie wiedzieć.
Co jest fajne, wszystkie książki z tej serii na końcu mają też notę biograficzną z prawdziwymi zdjęciami danej osoby, czyli oprócz właśnie tej, wiecie, takiej kreskówkowej wersji jest też taka typowa biografia, bardzo krótka, prosta do zrozumienia z osią czasu i najważniejszymi wydarzeniami. Rosa Parks, a w tym moim drugim wydaniu mam tutaj Emily Pankhurst, Amelia Earhart, Marię Curie Skłodowską. Właśnie, co ciekawe, że w Wielkiej Brytanii w ogóle nazwisko Skłodowska nie jest używane. Dla nich wszystkich to jest po prostu Marie Curie i kiedy właśnie się mówi, że Maria Curie Skłodowska była Polką, a nie Francuską, to wszyscy są tacy: serio? Także wiecie, niespodzianka. Maya Angebu, Frida Kahlo, Coco Chanel. Wydaje mi się, że to jest taka chyba pierwsza szóstka tych książek, które zostały wydane w tej serii. One zawsze są przepięknie ilustrowane. Takie inspirujące są te ilustracje, wiecie, takie współczesne. O, Frida Kahlo na przykład też jest cudownie ilustrowana i właśnie te krótkie teksty. Te książki są na bieżąco wydawane, ich teraz już jest mnóstwo. Są kobiety w sztuce, kobiety w nauce, takie zestawy. Z tego co wiem, to nawet ostatnio została chyba wydana też książeczka o Sir Kapitanie Tomie, tak? Także kapitan Tom Moore już też ma swoją książeczkę z tej serii. Także ja uważam, że to jest bardzo dobry start. Idąc już troszeczkę dalej, ku nieco bardziej zaawansowanym książkom, chciałabym Wam polecić serię Stories for Someone Who Dare to Be Different. Pierwszym tomem byli właśnie chłopcy, zatem Stories for Boys Who Dare to Be Different. Następnym były dzieci, Stories for Kids Who Dare to Be Different. I wiem, że są już następne wydania. Już tych następnych nie kupowałam, ale mam te dwa i jakby na razie te dwa mi zupełnie wystarczają, bo ja tych książek używam w szkole, ale to za chwilę Wam opowiem, jak ja ich używam. I to są książki wydawane na takiej zasadzie, że na każdej stronie jest portret i wreszcie opowieść o danej osobie, tudzież grupie osób, osoby mniej i bardziej znane. Powiem Wam szczerze, że w tej książce możemy znaleźć bardzo dużo takich przykładów i osób, o których w życiu nie słyszeliśmy. Jacyś rekordziści Guinnessa, osoby z niepełnosprawnościami, które w taki może nietradycyjny, niekonwencjonalny, niekonwencjonalny to będzie lepsze słowo, sposób pokonują tą swoją niepełnosprawność, więc bardzo dużo inspirujących postaci. Dlaczego mówię, że ta książka jest dosyć prosta? Bo znów nie mamy tutaj aż tak dużo tego tekstu. Te biografie, te noty biograficzne są krótkie i mamy właśnie to poczucie sukcesu, że coś nam się udało przeczytać, zrozumieć. Jeżeli ewentualnie potrzebujemy jakiegoś słownictwa, no to możemy się wspomóc właśnie słownikiem i pomóc sobie zrozumieć ten tekst. Ale widzicie, mamy tutaj takich współczesnych bohaterów. Mamy chociażby Daniela Radcliffe'a, czyli Harry'ego Pottera, tak? Także bardzo współczesne postaci. Jest Barack Obama, tak? Także no, naprawdę fajne przykłady. Oczywiście tutaj mamy tylko męskie przykłady w tej książce. W drugim tomie, gdzie już są te historyjki dla dzieci, mamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn inspirujących. Björk, tak, także no mamy tutaj jakby przykłady z przeróżnych dziedzin. Także na pewno nie jest to taka stereotypowa książka o bohaterach, bo mamy tutaj przykłady ze wszechstron i naprawdę możemy poszerzyć swoje horyzonty. A przy okazji, jeżeli ktoś lubi ilustracje, to w tej serii będzie absolutnie zachwycony. A skąd ta seria się wzięła? Wiadomo, że pierwszą inspiracją do tej serii była
kolejna książka, która chciałabym Wam pokazać jako kolejną w stopniu zaawansowania językowego. Bo wszystko się zaczęło oczywiście od Goodnight Stories for Rebel Girls. To wszystko właśnie zaczęło się od tej książki, kiedy to dwie kobiety bodajże, tak? Dwie? Zdecydowały dwie matki, że one chcą napisać książkę dla swoich córek o prawdziwych kobietach, a nie tylko, wiecie, o uległych księżniczkach, bo były zmęczone czytaniem takich właśnie historyjek dla swoich córek. Książka była przetłumaczona na mnóstwo języków, ona w Polsce również jest bardzo popularna. Mnóstwo dodatków już do tej książki powstało, również gry inspirowane tą książką. Także kolejne tomy. Ja akurat tomów mam dwa. Ale ta książka już w języku angielskim akurat będzie znowu na takim... wydaje mi się kolejnym stopniu zaawansowania, bo tutaj te teksty bywają już dłuższe. One wciąż są pisane prostym angielskim, także spokojnie, tak? I znów mamy przepiękne ilustracje. Bardzo miłe jest również, kiedy znajdujemy polskie bohaterki na kartach tej książki. Właśnie tak jak już wspomniana Marii Curie-Skłodowska również tutaj jest, jest Wisława Szymborska. To jest takie przyjemne uczucie, kiedy właśnie można czytać o swoich, tak, w obcojęzycznej literaturze. Podejrzewam, że teraz już w tych nowych książkach zapewne pojawi się i Olga Tokarczuk, no bo przecież jest naszą najnowszą noblistką. To jest pierwszy tom. Mam też drugi. Tutaj już wiadomo, będą te może takie mniej sztampowe bohaterki, ale wciąż również bardzo popularne, bo chociażby J.K. Rowling się tutaj pojawia. No i wciąż te bardzo inspirujące portrety i takie, że aż chce się tę książkę chociażby oglądać i gdzieś tam ją podczytywać i przy okazji cieszyć się tym, że czytamy i rozumiemy po angielsku, jeżeli jesteśmy dopiero na początku. O, zobaczcie, Vivian Mayer. Kilka lat temu, no to już będzie za 3 lata, wydawnictwo WAB wydało jej biografię, a tutaj jest też skrócona taka jednostronicowa biografia właśnie w tej książce dla dzieci. Tutaj mi chyba gdzieś mignęła, o jest, Wisława Szymborska, widzicie? Jest historia o naszej noblistce. Bardzo zresztą taka wzruszająca jest ta, bardzo wzruszające jest to opowiadanie, bo czytałam je w szkole z moimi dziećmi. I wreszcie to, co jest takie najbardziej zaawansowane językowo, to już są książeczki też takie biograficzne, kierowane do młodzieży. Czyli już wiecie, no do starszego czytelnika, więc mamy i też bardziej zaawansowane słownictwo. Mamy tutaj Girls Who Rock the World i mamy też Fantastic People Who Dared to Fail. To jest w ogóle fajne, nie? Że zobaczcie, mamy książkę o ludziach, którzy nie obawiali się popełnić błędu. To tak, wiecie, jeżeli zastanowimy się tak nad tym, jak bardzo wychowawcza jest ta książka, jak ona dużo może dać takiej, wiecie, nadziei i wiary w siebie też czytelnikom, to jest świetne, tak? I obie te książki składają się również z takich krótkich historii o różnych bohaterach, prawdziwych bohaterach, tak? Tutaj mamy oczywiście znowu J.K. Rowling, no bo no jej biografia jest niesztampowa. Może ostatnio troszeczkę zboczyła z dobrej ścieżki, jak wiemy, ale wciąż jest to bardzo inspirująca postać, no nie da się tego ukryć. I tutaj mam już o wiele więcej tekstu i na pewno też ten tekst jest bardziej skomplikowany. Są też jakieś takie najważniejsze fakty, jakieś ciekawostki na temat jej życia, ale tutaj już mamy o wiele dłuższe opowiadania i o wiele też, może o wiele nie, ale no już na pewno bardziej skomplikowanym językiem pisane. To jest wciąż literatura młodzieżowa, zatem nie będzie to, wiecie, język literatury pięknej na pewno, ale no już mamy to poczucie też takiego większego
tekstu. Na pewno gramatycznie będzie bardziej skomplikowany. No i niby, wiecie, czytamy tą literaturę dla dzieci i dla młodzieży, ale nie czytamy, wiecie, o takich dziecięcych tudzież nastoletnich problemach, jeżeli niekoniecznie taką literaturę lubimy, a czytamy o tych realnych postaciach. A mówiłam wam, jak ja te książki wykorzystuję, tak? Te wszystkie wielkie knigi i dlaczego ja je mam i dlaczego aż tyle ich mam. Bo ja już, no, mówiłam wam wielokrotnie, tak? Ja pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z dziećmi autystycznymi. I te dzieci na pewno potrzebują bardzo wiele wiary w siebie, takiej, wiecie, pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. I ja już jakiś czas temu rozpoczęłam właśnie takie, wiecie, nasze 10 minut z książką. Oczywiście mamy taką lekturę poważną, znaczy taką poważną, to jest jak najbardziej poważna lektura, ale jakby, wiecie, taką książkę z rozdziałami, gdzie czytamy powieść, ale zawsze w ciągu dnia znajdziemy sobie te 10 minut na spotkanie z ciekawą postacią. I staram się wyszukiwać im właśnie takie te niesztampowe postaci, żeby, wiecie, w jakiś sposób ich inspirować i pokazywać, że to nie trzeba być, wiecie, idealnym, zdrowym i tak dalej, i tak dalej. W pełni sił człowiekiem, żeby odnieść w życiu sukces. Tutaj jest też mnóstwo historii właśnie o osobach autystycznych, o osobach z zespołem Aspergera, które, wiecie, później cudownie sobie radzą w życiu. Moje dzieciaki są zachwycone tymi historiami i one, wiecie, mają później mnóstwo pytań i naprawdę są to takie fajne momenty, a przy okazji my dorośli możemy odkrywać też sporo nowych postaci, bo jak mówiłam, o wielu takich osobach w tych książkach możemy znaleźć informacje, o których wcześniej prawdopodobnie nie wiedzieliśmy. Także ja tę lekturę jak najbardziej polecam. Warto od niej zaczynać, bo się nie zniechęcicie, a na pewno też dowiecie się czegoś nowego. To by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, wiecie co robić. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie, dajcie znać, jeżeli już zaczęliście czytać po angielsku, od czego zaczynaliście, bo jestem bardzo ciekawa. Piszcie w komentarzach, cóż tam było waszą pierwszą lekturą w języku angielskim. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani. Pa, pa!